Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Torgus, a wy oglądacie kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Tomb Raider 2. Aktualnie znajdujemy się w poziomie Diving Area. Jest to ostatni poziom z tych nielubianych przeze mnie najbardziej. Czyli po tym poziomie już zajmiemy się levelami, które bardziej lubię. A jak dojdziemy już do Tybetu, to już w ogóle będzie wspaniale. No więc lecimy w takim razie. Zobaczmy, co my tu mamy. Ja sobie tego levelu nie przypominałem przed nagrywaniem, więc mogą być fejle. Tak jest. Nie możemy wskoczyć do tej wody, jak sami widzicie, bo jest tam wiatrak i nas wciągnie. Czyli najpierw musimy go sobie wyłączyć, dezaktywować i skaczemy w takim razie na drabinę. I tu pewnie będzie jakaś dźwignia albo przycisk. Kurde, muszę sobie też przypomnieć, gdzie tu były sekrety wszystkie. Czy ktoś tu na mnie wyskoczy? Nie, okej. Przycisk jest. Tak jest. Teraz możemy spokojnie sobie wskoczyć do tej wody. I nic nam się nie powinno stać. Zapisik sobie walnę. Aha, już mi się skończyły sloty na zapis. W takim razie walniemy tutaj. Dobra, wskakujemy do wody. I najpierw popłyniemy sobie właśnie za ten wiatrak, bo jak pamiętam, tam było coś ukryte. Zaraz zobaczymy, co to było. Tak, tutaj mamy jakąś tajemniczą dziurę. Już widzicie pociski do granatnika. Z tym, że... czy ja się wtopiłem w teksturę ściany? Czy wy to widzicie, co się stało? Nie skomentuję tego po prostu. Muszę wczytać grę. Wybaczcie, ale to wyglądało tak, jakby Lara wtopiła się w teksturę ściany. Trochę dziwne, ale wiecie, w klasykach bugi się zdarzają. Teraz postaram się to zebrać tak, żeby nie wpływać za bardzo w tę ścianę. Okej. Tak, zdobyliśmy teraz pociski do granatnika, czyli granaty. Z tym, że nie posiadamy jeszcze granatnika. Ale może zdobędziemy go w tym poziomie, zobaczymy. Czekajcie. Nie, no nie mam granatnika. Dobra, ale nie tęsknię za nim, bo i tak nie umiem z niego korzystać, więc... mam przynajmniej moje pistolety automatyczne i z nich będę korzystać. Tak, ten poziom jest długi. I jest też monotonny, muszę wam przyznać. Ponieważ będziemy się tutaj wracać do tych samych lokacji cały czas praktycznie. Cały czas przeciągać jakieś dźwignie, które otwierają nam drzwi w kolejnym pomieszczeniu. I będziemy się tak cały czas wracać w koło Macieju, w tym i z powrotem. Zaraz ktoś na nas tutaj wyskoczy, ja to czuję, więc ja już sobie przygotuję może tym razem shotguna. Odpocznę sobie od automatycznych pistoletów. Chodźcie. O kurde, ile ich tu jest? Jakie towarzystwo powitalne. Gin. Skąd oni przyszli w ogóle? What the fuck? Co to za miejsce? Aha, dobra, czaję. To jest powrót. Gdybyśmy przypadkowo wpadli do tej wody tutaj, to po prostu możemy sobie tam wpłynąć i ponownie próbować skakać, bowiem musimy się przedostać na drugą stronę, uważając na te haki. Dobra, więc ja sobie tutaj zapiszę. I musimy skakać po prostu przy krawędziach, żeby te haki nic nam nie zrobiły. Może tylko ja się przesunę maksymalnie w lewo. Okej. To nie jest takie trudne, jakby się mogło wydawać. Okej, jesteśmy na miejscu. Tutaj będą kolejni niemili panowie, którzy chcą Larę zdzielić pałą. Ale już sobie z nimi poradziliśmy. Czy ten drugi też coś ma? Okej, ma flarę. Dobra, przydadzą się. Lecimy w takim razie dalej. Okej. Tak, to jest to pomieszczenie, którego ja nie lubię. Teraz się zastanawiam, bo tutaj jest pierwszy sekret.
W tej dziurze tutaj, czy mogę zjechać przodem? Okej, mogę. Czyli nie trzeba tyłem, można spokojnie sobie przodem również zjechać. Tak, możecie podziwiać teraz walory Lary. Dobra, pierwszy sekret jest nasz. Słabo ukryty, więc każdy sobie powinien poradzić z jego znalezieniem. I teraz... Teraz będzie dziwny skok, ponieważ... Najlepiej odbić się z samej krawędzi. I właśnie, zrobiłem fail. Bo tutaj najrozsądniej nie korzystać z łapania się, czyli nie wciskać po prostu kontrola. Czyli skoczyć po prostu bez łapania się rękami. Albo skokiem na główkę też można. Tak, i w ten sposób oto Lara tutaj doskakuje. Natomiast kiedy wciskamy kontrol, to nie wiem, czy jest to niemożliwe. Nie jestem pewny, musiałbym popróbować, ale zawsze miałem z tym problemy, kiedy właśnie wciskałem kontrol i wtedy Lara nie chciała mi tutaj wskoczyć. Więc moja dobra rada, wujek Torgus radzi, nie wciskajcie tutaj podczas tego skoku kontrola. Ewentualnie jeszcze widziałem, że można to zrobić skokiem na główkę. Wiem, dziwny sposób, ale też coś takiego widziałem. Dobra, lecimy dalej, bez zbędnego już pitolenia. Czy tutaj ktoś będzie? O nie, to jest to miejsce. Zobaczcie sami. Może jeszcze nie, ale zobaczcie. Musimy się wspinać po tej drabinie. I to jest chyba najdłuższa drabina, kiedy jakąkolwiek widziałem w Tomb Raiderach klasycznych i w customach. Nawet w customach nie widziałem tak wysokiej drabiny. No po prostu będziemy tam wchodzić 5 godzin. Zobaczycie sami, to jest naprawdę monotonne. I jeszcze będziemy się tutaj wracać, więc to już w ogóle abstrakcja jakaś. Nie wiem, kto wpadł na tak głupi pomysł. Tu naprawdę nic się nie dzieje. Możemy posłuchać ewentualnie tylko stęków, jęków Lary. No więc, 2 godziny później, zanim my tam dotrzemy, to możecie sobie teraz, wiecie, pójść zaparzyć jakąś herbatkę czy cokolwiek. I kiedy wrócicie, to akurat już znajdę się na górze. Dobra, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Przegięcie. Przegięcie pały, wam powiem. Dobra. Tak, ta drabina zawsze źle się kojarzy z tą Traderem dwójeczką. Dobra, ktoś tutaj na mnie wyleci? Chyba nie, okej. Okay. Okej, okay, tutaj mamy amunicję do M16. Chyba. Mi się zawsze myli, czy to jest M... To chyba M16. Tak, M16. I amunicję do automatycznych pistoletów. I teraz tak. Teraz to będzie taki spad. Tak jest. I ja to zrobię w sposób... dziwny. Niekonwencjonalny, można by powiedzieć. Zresztą zaraz zobaczycie, jak ja to zrobię. Ale tak się nie powinno tego robić, chyba. Tylko nie wiem, czy mi to wyjdzie za pierwszym razem. Nie wiem, czy to jest bug, czy cokolwiek, ale ja to zawsze robiłem w ten oto sposób. Nie. Dobra, udało się. Właśnie w ten oto sposób ja to zawsze robiłem. A tego nie powinno się tak robić, tak naprawdę. Powinniśmy się spuścić tam jakby tyłem, złapać się tutaj tej krawędzi i po prostu sobie spaść tutaj niżej, łapiąc się tej niższej krawędzi, czyli tej platformy, na której teraz ja stoję. Natomiast ja wykorzystuję jakby tą pochylnię, która jest tutaj, która jest tak jakby mało widoczna i skaczę po prostu do przodu, czy tam do tyłu, na tę platformę. Więc możecie sobie wybrać, który chcecie sposób. Ja odkryłem taki, zawsze z niego korzystam. Dobra, w takim razie teraz potrzebujemy zdobyć niebieską kartę, która jest w tamtym miejscu. I dlatego wam mówiłem, że będziemy się musieli wracać do tamtej drabiny, bowiem będziemy musieli wrócić na górę jeszcze raz. A z tego miejsca już nie mamy możliwości dostania się na tamtą platformę, więc... Wbijamy z powrotem. Dlatego nie lubię tego poziomu, naprawdę. Cały czas trzeba się tutaj wracać. Jeszcze teraz to jeszcze ujdzie, ale zaraz zobaczycie zresztą dalej. Tam to w ogóle pewnie się pogubię. Bo tam jest ważna kolejność wykonywania czynności, czyli najpierw muszę iść do pomieszczenia X, żeby potem dotrzeć do pomieszczenia Y, żeby w pomieszczeniu X się otworzyły drzwi i tak dalej, i tak dalej. I takie latanie w koło Macieju, więc... Dobra, ale
jakoś musimy przeżyć ten poziom. Tak, znów nasza pamiętna drabina. Całe szczęście, że teraz już od samego dołu na nią nie wchodzimy, tylko już tak od połowy, więc teraz pójdzie to zdecydowanie szybciej. Zasnę zaraz. Tym bardziej, że jest strasznie rano i jeszcze jestem, wiecie, nierozbudzony do końca. Dobra, to teraz pokażę wam, jak to powinno się zrobić w sposób normalny. Chociaż mój sposób uważam za równie normalny, bo odkryłem go za pierwszym, jakby pierwszym razem, kiedy przechodziłem ten poziom. Ale dziwnie to wygląda, przyznacie szczerze. Dobra, zapis, bo już bitole od rzeczy, naprawdę. Dobra, więc spuszczamy się tyłem i po prostu teraz robimy coś takiego. O właśnie. I tak, taki sposób jest najbezpieczniejszy, ponieważ ten mój to może wam czasami nie wyjść. Natomiast ten, który wam pokazałem teraz, powinien wyjść wam za każdym razem praktycznie. Dobra, no chyba, że ktoś jest naprawdę lamą, no to wtedy będzie musiał to powtarzać. Teraz pomieszczenie, którego nie lubię, ponieważ tutaj będzie Gostek z miotaczem ognia. I nie wiem, z której on strony wyskoczy, ale jest problem, ponieważ jeżeli on nas zapali, to tutaj nie ma w pobliżu nigdzie wody. No i wtedy jest dead tak naprawdę. O, już leci. Won. Dobra, ja w ogóle niego chyba nie trafiam. Chyba raz trafiłem jedynie. Weźmiemy sobie Uzi, bo mamy najwięcej amunicji do nich. Won z tym ogniem. Tak, całe szczęście, że oni padają w miarę szybko. Aha, i jeszcze oni praktycznie nigdy nam nic nie zostawiają. To jest już w ogóle chamstwo roku. Dobra, jeszcze ktoś na nas tu wyskoczy. Tutaj będzie mnóstwo przeciwników. Tak, i to będzie lokacja, do której będziemy się... Znaczy, w której będziemy się miotać cały czas i do której będziemy się wracać non-stop. Dobra. Otwieramy sobie drzwi w takim razie. Tylko nie wiem, czy to są te drzwi, które powinniśmy otworzyć jako pierwsze. Tak, to są te drzwi. Okej. Okay. O, fuck. Nie strasz mnie. Wiedziałem, że tu ktoś na mnie wyskoczy, ale nie sądziłem, że aż tak znienacka. Masz coś dla mnie? Nie masz. Niemiły jesteś. Dobra, przesuwamy sobie ten bloczek. Aczkolwiek nie musimy tego teraz robić, ale pokażę wam po prostu, czego potrzebujemy do otwarcia tych drzwi. Potrzebujemy chipa, którego nie mamy. W zasadzie potrzebujemy dwóch. Tam po drugiej stronie również potrzebujemy chipa. Tam jest karta, której również na razie zebrać nie możemy. Na drugą stronę też dostać się nie możemy, bo nie mamy jak. Musimy sobie przesunąć tę kładkę na środek, a póki co jeszcze nie mamy możliwości. I w pierwszej kolejności musimy się udać pod wodę, tylko tam będzie nurek. I ja muszę sprawdzić, czy ja mam jakieś harpuny. Jeden. No to troszkę kiepawo, to może sobie jakoś inaczej z nim poradzimy. W zasadzie nie trzeba go zabijać, wystarczy przepłynąć sobie zwyczajnie obok niego. No chodź. Ja go zabiję po prostu z powierzchni, tylko niech on za mną tutaj popłynie i niech mi za dużo życia nie zmarnuje. Płynie? Płynie, okej. Okay. Won! Z tymi harpunami. No, chodź tu. Okej. Okay. No i tak najłatwiej załatwić właśnie tych nurków, kiedy nie mamy do dyspozycji harpunnika. No chyba, że nie byłoby po prostu wyjścia na powierzchnię, no to wtedy musimy się miotać z nimi i po prostu uciekać. I unikać ich strzału. Nie strzał, Boże. Harpunów, co ja mówię w ogóle? Strzał. Abstrakcja, dobra. Widać, że jeszcze jestem jedną nogą w łóżku. Dobra, teraz tak. Płyniemy tutaj. Tutaj będzie jeszcze jedna dźwignia chyba. No, pociągaj. Tak, i ona nam otworzy przejście w ogóle w zupełnie innym miejscu, do którego zaraz się będziemy starać dostać. Teraz... Gdzie to jest wyjście? Bo mi się powietrze kończy. Come on. Tutaj chyba. Okej.
Tak więc teraz lecimy do tamtych otwartych drzwi, a do tego miejsca będziemy się jeszcze tak z 3-4 razy na pewno wracać. I to jest naprawdę irytujące, no ale cóż. Dobra, teraz poszukujemy drugich drzwi, które możemy otworzyć w taki sam sposób jak te przed chwilą. O właśnie, za pomocą tego pokrętła. Czyli teraz idziemy tutaj. No, kręć, kręć. Gdzie jest drugi sekret? Ja muszę sobie przypomnieć, żebym ja nie ominął sekretu żadnego. Bo ja chcę przejść dwójeczkę na 100%. W zasadzie wszystkie klasyki będę się starał przejść na 100%. Kurde, boję się, że ktoś na mnie tutaj wyskoczy. Tak, tutaj się włączy alarm, z tego co pamiętam i... O właśnie. Nienawidzę tego dźwięku. Gin. Okej. Jeszcze ktoś? Za pleców mi wyjdzie? Nie. What the fuck? Jeszcze jeden. Dobra. Apteczka jest nasza. Naboje do shotguna również. I czy ty masz coś dla mnie? Okej, amunicja do automatycznych pistoletów. Jezus Maria, myślałem, że ktoś za mną idzie, ale jednak nie. Już wszędzie widzę wrogów w dwójce po prostu. Masakra. Dobra, teraz będzie czasówka. Teraz będzie czasówka i tutaj będziemy mogli również zdobyć M16, co ja mówię, Boże. M16. Ale nienawidzę tej czasówki, bo ja zawsze tu lamię. Nie wiem, czy mi się to uda za pierwszym razem. Dobra, najpierw pociągamy dźwignię. Teraz wciskamy przycisk. I lecimy po chipa. Teraz... może ja zapiszę. Nie, pewnie mi się nie uda, bo teraz zwolniłem. Dobra, zwaliłem chyba to. Tu jest M16 i teraz... Jezus Maria, udało się. On się zaraz zapali, właśnie. Więc tego czasu jest naprawdę mało, żeby tutaj zdążyć. Aczkolwiek ja pamiętam, że nawet jeżeli nie udało mi się zdążyć przy tym płomieniu tutaj, to jakimś cudem dało się go przeskoczyć i ominąć tak, aby Lara się nie zapaliła. Więc możecie popróbować, jeżeli nie udaje wam się pokonać tej czasówki, ale... Ale z reguły, za którymś podejściem na pewno wam się to uda. Dobra, mamy teraz M16. I ja sobie może z tej broni skorzystam. Zobaczymy, jak się ona sprawuje. Chociaż... kojarzy mi się, że niezbyt dobrze. Pamiętam, że zawsze jakiś miałem z nią problem, bo zawsze Lara strzelała nią jakby chciała, nie mogła. No nieważne. Mamy teraz ten chip. Możemy się wrócić z powrotem do pomieszczenia, w którym byliśmy niespełna 2-3 minuty temu. I dlatego właśnie tego poziomu nie lubię. Już powtarzam to chyba trzeci raz. Będziemy się wracać tam parokrotnie. Dobra, tu chyba... What the fuck? Nie, dobra. Myślałem, że ktoś na mnie tutaj wyskoczył, ale jednak nie. Tylko się zastanawiam, co będzie w tamtym pomieszczeniu. To mnie ciekawi. Okej, tu będą na pewno goście. Jeden będzie z miotaczem płomieni. Miotaczem ognia. I trzeba na niego uważać. Chociaż w zasadzie tam jest woda i... Można sobie tam skoczyć, ale... Ja wolę ich pokonać stąd. No gdzie ten drugi? O jest, idzie. No strzelaj! Pozdro. Pozdro, w ogóle pozdro. Nienawidzę tej broni. Wracamy do moich automatycznych pistoletów. Do moich niezawodnych pistoletów. Dobra, ja tam wejdę. Pewnie zrobiłem błąd. Kurde, no zjarał mnie, ale zginął. Dobra, ja sobie wskoczę. Trochę mi życia zjadło, ale trudno. Wczytywać nie będę. Po to mam apteczki, żeby z nich korzystać. Tamten właśnie mi zostawił również apteczkę, więc... Idziemy po nią. I teraz odkryjemy drugi sekret. Tak, już kojarzę. To było w tym miejscu. To są wbrew pozorom drzwi. Tak jest. I ten przycisk otwiera nam
tutaj klapy właśnie, żebyśmy mogli dostać się do drugiego smoczka. Tak, mam już dwa sekrety. I teraz wystarczy, że popłyniemy sobie tędy. Tutaj będą nurkowie, z tego co pamiętam. O właśnie, już słyszę won. No jakaś kpina, no. Tak, a my musimy się wydostać tutaj, bo tutaj mamy dźwignię do pociągnięcia. Z tym, że ja bym chciał ich zabić. Okej, ten już jest nieżywy. Jeszcze tu jest jeden gościu z pałą, jak widzicie. Tak, i na tych platformach, na których on chodzi, tu będziemy właśnie starali się dotrzeć. Tam jeszcze jeden jest, ale teraz stoi za daleko, aczkolwiek może i nie. W tamtym przejściu, które widzicie po prawej stronie, tam musimy się dostać tak naprawdę. Tam znajduje się koniec tego poziomu. Ale jak widzicie, to nie będzie takie proste, bo tutaj niestety te podesty jakby są za wysoko i Lara nie potrafi się na nie wspiąć z wody, więc musimy się tam oczywiście okrężną drogą dostać. I w tej lokacji jeszcze na pewno się znajdziemy pod koniec tego poziomu. Nie wiem, czy cokolwiek zrozumieliście z mojej paplaniny, mam nadzieję, że tak. Pociągnęliśmy dźwignię, możemy wracać. O nie, jeszcze jeden nurek, zapomniałem. Dobra, już zostawiam go w cholerę. Nienawidzę przeciwników wodnych. Bo zawsze mam z nimi kłopot. Czy to rekiny, czy to krokodyle, czy to nurki, nie wiem. Masakra. Dobra. O Jezu, jeszcze idziesz. Aha, no tak, bo otworzyliśmy tamto przejście, a w tamtym pomieszczeniu było właśnie dwóch gości, którzy tylko czekali na to, aby stamtąd wyjść i Larę ukatrupić. Ale im się nie udało, jak sami widzicie. Amunicja do Uzi bardzo chętnie zabiorę. I teraz tutaj będzie dźwignia, chyba, tak jest. Tak, teraz platforma nam się przesunęła na środek, tak abyśmy mogli przeskoczyć sobie teraz na drugą stronę. Ja sobie teraz zapiszę. Tak jest. Ale, jak sami widzicie, nie mamy jeszcze tego chipa. No bo po co Larze dać chipa wcześniej, żeby móc już od razu sobie tutaj wszystko zrobić w tym pomieszczeniu, bez sensu. Lepiej po prostu, żeby wracać się tutaj milion razy. Tak, nie możemy tego podnieść, powiem, to ostrze nas oczywiście zerżnie. Zarżnie. I z Lary nie zostanie nic. A weszliśmy tu tylko po to, aby wcisnąć przycisk, który podniesie nam właśnie tamtą platformę. I teraz musimy się z powrotem wrócić do tamtej lokacji. Jakże oryginalnie. Dobra. A masakra, już mam dość tego poziomu. Teraz ktoś chyba na mnie wyskoczy. O ile się nie mylę. No właśnie, już słyszę ten oddech. Ten tupot. Od razu wiem, że coś niedobrego czyha za rogiem. Jezu, jak mało municji mam do automatów. 46, nie. O, dobra, będzie trzeba z... O Jezu, jeszcze jeden! Będzie trzeba z Uzi trochę pokorzystać. Jezu, czemu mnie tak straszą? No zobaczcie, ile tu jest przeciwników. Przegięcie. Dobra. Jeszcze ktoś? Może jeszcze trzech. Bo jeszcze was za mało tutaj jest. Dobra, teraz chyba zwyczajnie mogę się spuścić na dół, zeskoczyć na dół. Jakkolwiek to nie brzmi. O Jezu. Dobra. To jest niemiłe miejsce. I ja sobie może Uzi wezmę. Bo tam będzie koleś z miotaczem ognia. Jak nie zjara, to będzie niefajnie. Więc najchętniej ja bym... Gdzie on jest? Ja muszę się dowiedzieć, gdzie jest ten koleś. Tu idzie.
Dobra, nawet nie zdążył użyć tego miotacza. Tak, on oczywiście nic nam nie zostawi, ale ten... A, ten ma dla nas właśnie chip, którego potrzebowaliśmy. Tak, a tu potrzebujemy czerwonej karty. Tej karty, która przy tamtym ostrzu właśnie się znajduje, które teraz musimy zdezaktywować za pomocą tego chipa. Czy ktoś jeszcze tutaj na mnie wyjdzie? Oby nie. Już mnóstwo amunicji tutaj zużyłem. Już nawet pomijam to, że apteczki mi się kończą. Znaczy kończą. Zaczynałem chyba z... Właśnie, nie pokazałem wam jak... Zapomniałem pokazać wam zapasy aktualne. Nieważne, ale na pewno tych apteczek miałem więcej. I cały czas mi się te zapasy stopniowo kurczą. Dobra, używamy tego chipa w końcu. I to jest chyba nasze ostatnie posiedzenie w tej lokacji. Już tutaj wracać nie będziemy i chwała Bogu. No podnieś to. Okej, mamy czerwoną kartę. No to teraz z powrotem musimy wrócić. Niczym was nie zaskoczę. Z powrotem wracamy do lokacji, w której już byliśmy. Dobra, zapiszę. I możemy lecieć dalej. Tak, używamy karty. I tam na dole będzie jeszcze na nas czekał jakiś niemiły pan, chyba. O właśnie, czeka już tutaj na mnie. Gin, no! Masz coś dla mnie? Nic dla mnie nie masz. No kurde, w tym levelu naprawdę masakra z tymi przeciwnikami. Tutaj może bezpieczniej będzie zejść w ten sposób, żeby nie stracić zbytnio życia. Już wystarczająco dużo apteczek tutaj zmarnowałem. Tak, jesteśmy na tych podestach. Tu będzie gdzieś nurek chyba, którego ja zostawiłem i będzie we mnie strzelać. No chyba, że popłynął za mną i jest w tamtym drugim basenie. No to wtedy nie powinno go tutaj być. Dobra. O nie, jednak strzela we mnie. Chodź tu. Zabity? Zabity, okej. W sumie mogłem już sobie darować i biec dalej, ale... Dobra, tutaj mamy harpuny, więc zabieramy. I udajemy się do kolejnej lokacji. Niedługo nastąpi koniec. I pod sam koniec właśnie levelu jest trzeci sekret, więc nie obawiajcie się. Nie zapomniałem o trzecim sekrecie. Wszystkie zdobędziemy. Zaraz powinna się włączyć... znaczy, może nie cutscenka, tylko po prostu rozmowa. Więc ja się wyciszę. Żebyście mogli sobie posłuchać. Tak, słyszeliście rozmowę, znaczy rozmowę, raczej jakby tortury. Torturowali po prostu jednego z mnichów, że tak powiem, który leży właśnie w tamtym miejscu, aby dowiedzieć się, gdzie jest lokacja ich klasztoru. I zaraz się dowiecie, po co tak naprawdę chcą znaleźć ten klasztor podczas rozmowy Lary z tym właśnie mnichem. Z tym, że to jest właśnie takie tricky trochę. Tamci nie powinni nam nic zostawić, z tego co pamiętam. Chyba nic nie zostawili, więc nawet tam do nich nie idę. Jeżeli podejdziemy do tego mnicha, to załączy się cutscenka i nie będziemy mieli możliwości zdobycia trzeciego sekretu, więc musimy tutaj w miarę ostrożnie to zrobić, aby zbyt blisko do niego nie podejść, aby ta animacja się nie załączyła. Najlepiej zaskoczyć sobie w tym oto miejscu. I właśnie tutaj znajduje się trzeci sekret. Tak, z rozpędu można go pominąć. Natomiast zdobyliśmy mnóstwo amunicji do uzików, z czego się niezmiernie cieszę, aczkolwiek wolałbym do automatów, ale nieważne. I teraz nastąpi animacja, więc ja sobie jeszcze tutaj pod koniec walnę zapis i zapraszam na seans. Ha! You are not one of them. But you are a monk. Brother Chen Ba Keng.
You have come for me. I saw bright lights around me. That was gunfire. I think it was them who got taken away by it. But you are my guide, my path beater to a next incarnation. I have done my time here, haven't I? What are you doing here, in Marco Bartoli? Nothing. I led righteous life, here for reasons rooted only in necessary evil, as my father was before me when he bombed Gianni's vessel deep into these waters. Now I'm here, was here, to prevent his son from salvaging the Seraph. The Seraph? You not know my life's work well. You sure you're not here for them? Their Jackanory days are well over. They want the Seraph to unlock a malignant treasure we contain in our monastery in Tibet. Since being stolen by imbecile vagabonds centuries ago, we've been without key to it, relying solely on cleansing of our prayers to keep it subdued. Then the occultist Gianni Bia acquired it. Trouble we knew. He breathed life back into ancient belief. One not to be stopped by any amount of head bowing. And now again, it is here. Marco, infected with madness. He has violent mind, but not yet the power to satiate it. So, we reach for our weapons once more. The true detox of evil. Where can you be taking me? I thought this was my big break. Best change is our Buddha's rest. Oh, I need one. Tak jest, tak. Oto kończy się ten level. Lara zmieniła strój i udajemy się teraz w odmęt Morza Śródziemnego, by odnaleźć Serafa, tak to się powinno odmieniać chyba, aby odblokować jakieś tam zamknięte drzwi w katakumbach, które znajdują się pod klasztorem właśnie tych mnichów, a wszystko po to, aby zdobyć w tamtym miejscu klucz do tych drzwi z pierwszego poziomu, które widzieliście, do którego nie posiadaliśmy klucza i za którymi znajduje się ponoć prawdopodobnie ten sztylet, sztylet Xian. I to mniej więcej w ten oto sposób wygląda. Teraz po tym, w następnym levelu zaczniemy już bardziej przyjemne, że tak powiem, poziomy, aczkolwiek kiedy już dojdziemy do Tybetu, to już dopiero będą naprawdę fajne miejscówki. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie komentarz, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. I już teraz zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków z tej serii. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia i cześć!